Tyle lat razem. Dasz sobie radę. Zapomniałbym. Oddawaj obroże. Moja była. Kurczę, jak ja lubię przyrodę. Tutaj się fajnie wypoczywa. Można się zrelaksować. Przyjemnie spędzić czas. Ach, super. Dobra, gdzie te grzybki? Każdy z nas na co dzień spotyka się z tak zwanym chlewem, jaki my ludzie po sobie zostawiamy. Naszą obecność widać wszędzie. Czy to miasta, wsie, pobocza dróg, lasy, rzeki, morza, oceany. W skrócie mówiąc, zaśmieciliśmy i nadal zaśmiecamy Ziemię, planetę, na której żyjemy. Ja chciałbym tym nagraniem przemówić do rozumu osobom, które nie szanują środowiska. Obawiam się, że ponad 50% społeczeństwa nie szanuje miejsc, gdzie żyjemy, wypoczywamy czy aktywnie spędzamy czas. Mam tu na myśli każdą osobę wyrzucającą bezmyślnie śmieci. Zaczynając od najdrobniejszego papierka, niedopałka papierosa, a kończąc na wielkich workach z odpadami. Myślę, że każdy ma coś na sumieniu, dlatego proszę Cię. Zacznij zmiany od siebie. I niech każdy w ten sposób do tego podejdzie. Wtedy nie będzie trzeba nikomu zwracać uwagi. Jeśli lubisz syf, proszę bardzo, ale zachowaj go dla siebie w swoim domu i nie roznoś wszędzie tam, gdzie stanie twoja noga, bo nie każdy chce na co dzień chodzić po wysypisku. Niestety dużymi krokami zmierzamy w tym kierunku, niezależnie od miejsca na ziemi.